Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Warhammer 2, kampanię Grimgora. No i słuchajcie, zrobiłem sobie tutaj mały jeszcze rekonesans związany z budynkami, wybrałem nowy, straciliśmy prawie 150 tysięcy. No i zrobiłem legendarnego Lorda Ashaga Rzeźnika i dałem mu bardzo tutaj konsekwentną armię, jednym słowem. Więc tak naprawdę stworzono z wszystkiego, co jest związane z czarnymi orkami i myślę, że będzie to całkiem ciekawe. Dodatkowo ma on rozdane umiejętności i powiem wam, że nie jest to do końca zły wybór. Ma taką wielką, fajną żmijkę do, jako wierzchowca, ma też uziemienie, szkoda, że akurat nie magiczny przewodnik, ale jest w stanie tutaj niszczyć. Co prawda pancerz wroga, Zagłada i Mrok nie jest rozdany, jednak wszystko to przed nami, jednym słowem. Dla wszystkich jednostek debeściaków orków, raczej w debeściaków nie będziemy szli za bardzo. Mamy trzy tury, zobaczymy czy uda się tą armię zwerbować, bo nie wiem czy widzicie, ale cała armia werbuje się po prostu na raz. To jest zabawne w sumie. Będziemy starali się tutaj, słuchajcie, zrobić blokadę armii w takim razie. Mamy 37% szans na powodzenie, to nie jest dużo. Porażka, niestety. No to co? Będziemy w takim razie tutaj może wracać i jakoś starać się, no nie wiem, przeciwdziałać tym armiom imperialnym, które się tutaj pojawiły, żeby jak najmocniej sobie tutaj, wiecie, no nie wiem, zabezpieczyć tą część. Tak patrzę, że... Zobaczmy, czy jest ten klan Skavenów tutaj w ogóle jeszcze. Oni się chyba znajdują gdzieś tutaj? Nie, sorry. Oni się znajdują tutaj. To jest ten klan Skavenów, który podobno ma być dodany w najnowszym DLC. No i cóż, mamy tutaj jedną armię chaosu i drugą armię chaosu. Będziemy trzeba jakoś się przeciwstawić im. No więc planuję, że Ashak będzie chciał i spróbuje tam zaatakować. Natomiast te dwie armie, no nie wiem, będą musiały jakoś tutaj działać, żeby wyeliminować z gry Filipa. Jakkolwiek miałbym go nazwać. Straciliśmy też 10 tysięcy dochodu za samą werbunek Lorda, więc jest oczywiście pokaźna ilość pieniędzy, która nam odpadła. Ale myślę, że warto, bo nowy Lord plus, no nie wiem, szansa na podbicie tutaj krasnoludów, przynajmniej z tej strony. Mam jeszcze leśne elfy oczywiście, które należałoby podbić. No dużo tego wszystkiego jeszcze jest. Na razie kończymy turę i zobaczymy, co się będzie działo. No, tlakła chcę. Traktat pokojowy nie, bo po co? Tak za chwilę zginiecie. Mógłbym oczywiście z nim podpisać, ale stracimy wtedy tutaj z Kemri część szacunku. Dla mnie podbijanie tych pustkowi tam na górze, te norski, to jest najbardziej upierdliwe ze wszystkich. No proszę, proszę. Będzie mnie, patrzcie, oblega mnie. Dziadygaj, zobaczymy gdzie pójdzie ta armia. Może się cofnie. Cofnie się? Nie, gdzieś indziej w ogóle poszedł. Okej, interesujące. Tutaj jeszcze tych, to mnie interesuje, bo oni mogą zaatakować Ostenmark na Genhof, żeby zniszczyć całkowicie tą prowincję, albo mogą udać się od razu na nas. I Wojownicy Chaosu, właśnie, co oni robią? Dobra, ten idzie w dół, ten też, okej, okay, jesteśmy w stanie go złapać, fajnie. Marionetki chaosu mocno straciły. Dobra, więc za chwilę znam wybici tak naprawdę. Bunt, Middleland, trybut, posłuszeństwo, może być. Też z tego się akurat nie cieszymy. Jeden z naszych agentów niestety padł. I mamy, słuchajcie, tutaj lądrowanie. Cała masa tak naprawdę powiadomień, które są raczej mało znaczące już na tym etapie. Myślę, że skaczemy sobie tutaj. Zobaczmy, czy damy radę go przechwycić. Oczywiście, że nie damy rady go przechwycić. Ale... no nie wiem. Będziemy dążyć do tego, żeby go tutaj złapać. Super. Uszkodzenia murów. Sukces. Fajnie.
samotłum. Kradnij technologię niekoniecznie, ale jeżeli jesteś w stanie tutaj rany stworzyć, też nie. 13% to bardzo mało, ale to nie oznacza, że się nie uda. Więc tak, ta armia natomiast, słuchajcie, myślę, że nią pójdziemy może wspomóc Karak-Kadrin w walce, czy w walce z Karak-Kadrin. Zanim murów sobie rozwiniemy na wyższy poziom. No tak, ta armia automatycznie leci na górę. Świetnie. Nie, myślę, że tutaj są dwie armie, tutaj sobie, oni sobie poradzą, to lecimy też od razu na górę. Nie będziemy czekać, po prostu podbijemy sobie te tereny jak najszybciej się da. I tak, oni mogą, co oni mogą zrobić? Oni właśnie mogą nas zupełnie olać i zaatakować jedną z naszych prowincji, co niekoniecznie bym się cieszył z tego. Dobra, tutaj potrzebujemy jeszcze dwóch tur. Co robimy tutaj? Przede wszystkim wyrzucamy bunt. Buntowników, do widzenia. Dziękuję. Świetnie. Ten poszedł gdzieś w tym kierunku, tylko nie wiem dokładnie gdzie. Na pewno Grung-Zind będę chciał przejąć. Pięknie. Może być grabież, okupacja. No i od razu... Pozowisko? Nie, pieniądze. Jak zwykle pieniądze. Wszędzie ci tylko da pieniądze. Mamy koron. No i jeszcze dwie prowincje tak naprawdę należące do Reiklandu. Teraz na spokojnie, to sobie rozwiniemy, to sobie rozwiniemy. W Altdorfie coś trzeba zrobić nowego? Chyba nie. Pozostaje nam jeszcze poczekać tutaj dwie tury. No brakuje mi tutaj jakiejś armii na środku, która mogłaby coś tutaj pomóc w walce z no, Archaonem. I zobaczmy, czy jesteśmy w stanie ich zblokować, czyli blokada armii. Porażka oczywiście, bo to niemożliwe. Wtedy, kiedy mi naprawdę zależy, to się nie da, prawda? Blokada armii w ogóle 9%, super. Prawda, to jest to, co właśnie chcieliśmy widzieć. Ale zabójstwo tutaj. Sukces, super. I co to jest w ogóle za bydle? A? Jakiś w ogóle pojedynczy bohater, dziwny taki. Trochę. Możemy tutaj uszkodzenia murów, też mnie za bardzo nie interesują, ale może uda się zrobić blokadę. Nic nie zrobili głupiego, świetnie. No i teraz pytanie, co robimy tu? Słuchajcie, ja mogę próbować się przenieść mniej więcej gdzieś na tą część, żeby później skoczyć na drugi brzeg rzeki. No i starać się przynajmniej ogarnąć sytuację z tą jedną armią, bo oni mnie na bank będą chcieli zaatakować i prawdopodobnie to niestety, ale w stolicy regionu. To mnie się wcale nie podoba. Lord się nie poruszył na południu. Okej. Okay. Znowu skaczemy, tu będzie pewnie potrzeba jeszcze z dwóch tur, zanim się tam dokopiemy. I koniec tury. Nie, piekielna otchłań chyba została zniszczona. Nie stanowisz dla nas zagrożenia. Frakcja chaosu zniszczona. Słudzy. Bardzo dobrze. O! I zjawił się tam, gdzie byśmy go chcieli nawet widzieć, czyli blisko nas. Fantastycznie. To teraz pytanie, gdzie pojawi się Sigvald? Gdzie pójdzie Sigvald? Gdzie pójdzie Archaon? A, tam mamy jeszcze tego Wryczonzena. Super. Dobra. I tu mamy co? Mamy trolle, mamy maruderów, my mamy w cholerę konnicy. A on ma wojowników z halabardami. Będzie ciężko walczyć z nimi w zwarciu. Okej. Okay. No i sam Sigvald na 28 poziomie. Znaczy nie jest to dla nas problem. Dowość dużą armią. A, bo my mamy czekać jeszcze tu armię. No to wiecie co, damy jej kontrolę na SI. Tak, dowość dużą armię. Może być. Choć nie wiem, czy coś przypadkiem nie wyklucza. Cholerny kaszel.
Jak wyrzucimy Sigwalda, to będzie super. Wtedy na tych terenach zostanie tylko Archaon. No i jeszcze zostanie Kura, oczywiście. Czyli to jest... Ja go nazywam wszechpaczem. On wszędzie patrzy. Natomiast jak on się dokładnie nazywał? Kairos chyba. Kairos wszechwiedzący. Jakoś tak. No dobra, dla odróżnienia w tej bitwie tym razem my mamy przewagę w konnicy. I to takiej, która jest w stanie walczyć z dużymi wrogami. Więc zarówno trolle, jak i te pomioty, jak i gigant, jak i jego jazda może być w poważnych tarapatach, jeżeli ich dopadniemy. Mamy dodatkowo trolle, które w połączeniu z czarnymi orkami powinni sobie nawet z tymi halabardnikami poradzić. No i jeszcze dwa oddziały tutaj wybrańców z zwykłymi tarczami, toporami, a sam Sigwald zostanie po prostu zeżarty przez nasze jednostki. Dobra, więc robimy tak, tylko sobie oczywiście ich rozciągniemy w... drugą linię. Pięknie. W ten sposób będziecie jeszcze i wy tak samo jeszcze na trzecią linię. I słuchajcie, olbrzyma też sobie myślę, że damy gdzieś tutaj z tyłu. Ty tak samo. I tak, to jest mój trzon. Generalnie. I sobie zrobimy grupę. Tak, trzy oddziały z tej strony. I potrzebujemy jeszcze trzech oddziałów z drugiej strony. Gdzieś tutaj. Wy jesteście też grupą. I wy jesteście grupą. Świetnie. I rozpoczynamy bitwę. Ależ porąbana mapa. Dobra. To co, do przodu? Z tej strony mniej więcej. No już tam oczywiście ostrze leci. I wy z tej strony. Pięknie. Dobra, pierwszy ostrzał oczywiście poleciał. A jakby mi się udało w ogóle jeszcze tutaj trzasnąć właśnie tym, te armaty, to by było cudownie. I zaszarżujemy na nich. Czekajcie. Bo tutaj widzę, że już się gorąco robi, więc tak. Ten sposób. Tutaj halabardy nas pędzą. No to nie, najpierw goblinki. Później czarni orkowie, a możemy ich w sumie porozbijać, jeżeli byśmy byli złośliwi. Choć nie, tutaj zaatakujecie, wy możecie na flankę, wy gdzieś, może też tutaj, świetnie. I bierzemy olbrzyma, który też zaatakuje te pomioty, a tu natomiast robimy taki myk. Tu, tu i wybrańców, pięknie. Z tej strony natomiast myślę, że podobnie. Trzy oddziały kawalerii raczej na tą stronę. Świetnie. Co ty masz? Doskonale. No i od razu dwa oddziały tak naprawdę zmasakrowane. Świetnie. O, tutaj tak. I tutaj tak. Bardzo ładnie. Dobra, nasze gobliny właśnie zdychają jak miło. Aż miło popatrzeć, jednym słowem. Dobrze, że Lord sobie chociaż dobrze radzi. Wy do tyłu. Ja wiem, że te trolle nie powinny walczyć z halabardami, ale... trudno, nic lepszego na razie do rzucenia przeciwko nim nie mam. Gdzie jest pan Żarłok? Pan Żarłok też na te halabardy. Musimy ich zmieść z powierzchni ziemi. Wy tutaj natomiast. Wy możecie ich ścigać, świetnie. Ponownie nawrót. Natomiast tu idzie im całkiem nieźle. Raz na drugą stronę. Wy atakujcie tych. Odpalamy ła. Myślę, że... no właśnie. Tutaj już prawdopodobnie wszystko zrobiliśmy. Odporność na obrażenia. Co, ja ich trochę wycofam i zrobimy ponowną szarżę. Największą wadą Sigwalda jest to, że on nie ma rumaków.
nie ma niczego tak naprawdę, z czym mógłby jakoś sensownie walczyć. Albo na czym przede wszystkim. Jeszcze z tej strony dobijemy go trollami. Zobacz, nawet halabardy nie są w stanie ich tutaj obronić. No i pięknie. Ohohoho, to zaboli! Oj tak, trollki wchodzą do gry. Pięknie. No dobra. Ty sobie też całkiem nieźle z nim poczynasz. Okej. Okay. No i odpalamy znowu ła. Pięknie. Dobra, tutaj myślę, że do pomocy coś wyślemy. Tak samo. Chyba ta armia już... Już ta armia chyba ma już dosyć. Mówię o chaosie oczywiście. Dobra. Wy się wycofajcie i damy szansę zabłysnąć trollom. Jeżeli Sigvald chce walczyć, to nie walczy z trollami. No i tutaj kończymy ich. Pierwszy. Ten drugi oddział trolli. Może też na niego, świetnie. Tutaj też ich wykończymy, świetnie. A co, ścigamy teraz tych. I słuchajcie, możemy się też ścigać te trolle. Bardzo ładnie. A i co nam zostaje? No tak naprawdę chyba tylko Sigvald. Dobra, zaatakujemy go. On jest chyba, w ogóle z tego co kojarzę, też nie do wzruszenia. Nie da się go złamać, da się go tylko zabić. Ale nie jest w stanie też skoncentrować ataku na naszym bohaterze, dzięki czemu wygrywamy. No normalnie prawdopodobnie by nam skopał tułek. Jest jeden z najpotężniejszych bohaterów do walki w zwarciu. No i koniec. Sigvald nie żyje i cała jego armia także. Fantastycznie. W zasadzie zdaliśmy tak duże straty, że może nawet się nie przegrupują. Albo na pewno będziemy w stanie ich gonić. O, to na 100%. I wtedy na spokojnie zniszczymy do końca Ostenmark. Bo Brisinger i tak zregeneruje się dzięki swoim perkom w ciągu jednej tury? Coś takiego, może maksymalnie dwóch. Dobra, a ja wrócę do was za chwilę, niech to się na spokojnie wczyta. Mój Boże, chyba ze 3 minuty wczytywania ludziska! Boże drogi! Zeżremy ich! Pięknie, a jeszcze śpię. Dobra, ta armia jeszcze istnieje. No to nie pozostaniemy za chwilkę im tutaj dłużni, tylko za chwilę zaatakujemy ich. Dobra, gdzie jest Archaon? No i oczywiście Urdbat. Nie jestem w stanie nic zrobić. Trudno. Dobra, i się wycofuję. Hamidło jeden. Patrzcie, kolejna armia chaosu. Dobra. Będzie... Noż co za po prostu... A dałem wam szansę. Dałem, byłem miłosierny. Odrzuciliście tą dłoń. Jak zwykle. Zbrojne stado zwierząt ludzi jednak mają trochę większą armię niż się spodziewałem. Okej. Okay. Oj, że tutaj się pojawiła druga. Fajnie, zwerbowali sobie drugiego lorda. Cudownie. Właśnie to lubimy najbardziej. Widzieć jak armie jakieś tam nie wiadomo skąd pojawiają się na naszych ziemiach. Dobra, frakcja zniszczona, doskonale. W takim razie, słuchajcie, my tutaj oczywiście jeszcze pozbędziemy się tych orków do samego końca. Razem ta Backland, zaraz będzie tam bunt. Tak jest. O, violence, przemoc. Dobra, idziemy w ten sposób.
No i nie pozostanie mi nic innego, jak teraz tutaj zaatakować, tylko że musimy... Jezus, dwie tury będzie to trwało, zanim przejdę na drugą stronę tej rzeki. I to mnie będzie dobijać. Dobijać jednym słowem i irytować, ale trudno. Jakoś trzeba z tym żyć. Okej, okay. I teraz tak. Tutaj wszystko, co trzeba zrobić. Możemy, słuchajcie, spróbować załatwić jednego. Nie, ale możemy jeszcze Karakadrin trochę uszkodzić mury. Świetnie, sukces, ładnie poszło. Uszkodzenie murów, w takim razie na wyższy poziom. Jeszcze mamy dużo tu agentów, jak widzicie. Kolejne uszkodzenie murów. Sukces, świetnie. Już zacząłem przyzwyczaić do tych sukcesów. I znowu uszkodzenie. I świetnie. Dobra, na jakim poziomie są mury? 12%. No to chyba jesteśmy w stanie spokojnie da im dokopać. Czy nagły atak? Choć nadal, zobaczcie, jeszcze będą się bronić, prawda? Mimo, że mamy dużą armię, to nie, to trochę pooblegamy ich. W takim razie nie będę się z nimi jakoś specjalnie śpieszył, sprowadzę tą drugą armię do pomocy i dopiero wtedy będę starać się im tutaj wtrącić, a w tym czasie po prostu na spokojnie będę mógł sobie zająć tę osadę. Pięknie. Grabież, okupacja. Podstawowe jeszcze jednostki, może potężny cios tym razem, podstawowe umiejętności. Idziemy, może być teraz, powiedzmy, z główki. No i tak, jak jest mrok i zagłada, to teraz może rozkład duszy. By się bardziej przydał. Dobra, z tej strony wszystko zrobione, co chcieliśmy. Ta armia potrzebuje jeszcze jednej tury do pełnego werbunku. No i zobaczcie, mamy teraz szansę tak naprawdę pozbyć się tych pajaców. Z Beastmenami generalnie jeszcze nie walczyliśmy. Chaos się tutaj trochę wycofał. Ja dalej będę oczywiście starał się tutaj blokować mu podróż. I ograniczyć ruch. Świetnie, tym razem się to udało. W ogóle na 40 poziomowym bohaterze. Alleluja, jednym słowem. I dobrze by było wyjść tutaj naprzeciw jeszcze tej armii chaosu. Na razie postarajmy się zawalczyć z nimi. Nie wiem, dlaczego mnie to nie dziwi? Jezus Maria. To uciekanie mnie po prostu doprowadzi do szału. I tutaj oczywiście też nie jestem w stanie nic zrobić. Fajnie. Dobra. Nic mnie tak po prostu w Warhammerze nie denerwuje, jak uganianie się z armiami. Czy w ogóle w żadnym z Total War. Wszystko jest ok, ale jak dochodzi do tego momentu, że muszę po prostu biegać w koło, jak po prostu jakiś kretyn tymi armiami, że komputer stara się wybrać jakiś, no nie wiem, najmniej tutaj... najmniej... broniony punkt. Żeby mnie zaatakować, no to wtedy mnie szlak po prostu jasno trafia. Dobra, wróćmy jeszcze do tej jednej armii. Czy to jest ta armia? Czekajcie. To była ta armia? Tak, to była ta armia. Tutaj trzeba troszeczkę popracować nad ulepszeniami, bo mamy sporo tych części do broni. Tak samo tutaj. Myślę, że opancerzenie Rydwanu, tak jak było poprzednio. Nawet chyba starczy na wszystkich. Świetnie. Na trolle to już będzie troszeczkę droższe i tym bardziej na nich. Okej. Okay. Dobra. SN. No naprawmy tutaj wszystko tu też. I czy ja mam coś jeszcze? Nieprzydzielone punkty umiejętności. Specjalistę damy. Bohater się nie poruszył. Chyba wszystkich innych zrobiliśmy. Dostępne ulepszenie. Uszkodzony budynek. Gdzie? No naprawdę to w takim razie. Nieuchronny bunt. W tym miejscu. Nie bardzo jestem w stanie sobie z tym poradzić, więc... Choć... Powiem tak. Jest tutaj mury, są jakieś tam powiedzmy podstawowe jednostki do ochrony. Wreszcie 12. Będziemy w stanie tą armię sprowadzić i pomóc. Bohater się nie poruszył. Budynek uszkodzony. Ustępne ulepszenie. Na razie koniec tury. Zobaczymy, co się jeszcze będzie działo. I to piekielną otchłań będę musiał sprawdzić, żeby zerknąć, czy są jeszcze tam Skaveni.
for Grimgor's mercy. Dostęp wojskowy. Nope. Na pewno nie. Nikt nie dostanie dostępu wojskowego u mnie. No i pytanie, co oni chcą zrobić? Wleźli do fortu. Dobra, to nie było głupie w sumie, wycofanie swoich armii, żeby umiejscowić się w forcie, bo fort jest bardzo dobrze broniony. I tu faktycznie możemy mieć problem nawet, bym powiedział, z opanowaniem tej sytuacji i żeby mu spuścić łomot. Z czego, z tego miejsca też może nas bez większych trudności zaatakować. Więc to jest w sumie ta rzecz, którą mógł na pewno... O, kolek znowu się pojawił, jak miło. To jest ta rzecz, z której tak naprawdę, no, to była chyba najlepsza rzecz, którą mógł zrobić. Pamiętam, że kolek w ogóle wrócił z pełną armią i znowu będzie trzeba stoczyć dokładnie tą samą bitwę. Ach, bunt. Dobra, wracamy. To jest to, co chcielibyśmy teraz najchętniej właśnie się pozbyć. Tutaj jest bunt chaosu. Frakcja zniszczona, marionetki chaosu. Dobrze. To został już tylko główny chaos, który oczywiście spadł, jakby to można by powiedzieć, na nasze barki. Słuchajcie, to my bierzemy w takim razie tą postać, my sobie przeskoczymy na tą stronę. Właśnie, chcemy wyjść naprzeciwko Leka. A teraz, tu mamy pełną armię, więc czas nabić troszeczkę doświadczenia. Nice. Dyscyplina tej armii, niech będzie. I schowamy się w mieście, żeby się minimalnie zregenerować. Plus, słuchajcie, może sobie... Tak, jak wygląda nasz dochód? Minus 3000, ale przy takich dochodach tak nie bardzo nas to boli. Więc zainwestujemy sobie, słuchajcie, co to jest? No dalej, 8 dyscyplina, ryczący. Myślę, że zbustujemy sobie naszych orków w pierwszej kolejności. No i dalej oczywiście tu będziemy, słuchajcie, starać się blokować tą jego armię. Tym razem porażka niestety. Averheim może być, stać się jego łupem niestety. No a Grimgor? Grimgor tak naprawdę teraz trochę utknie. Moglibyśmy zaatakować tutaj, tylko tu tak. Mamy pełną armię jakiś pierdół i bardzo mocny garnizon. Nie wiem jak to będzie wyglądało, ale zobaczymy. Ja chętnie stoczyłbym to na automacie, bo po prostu... Dzięki Bogu! Bo po prostu nie chcę się z nimi tutaj za bardzo użerać. I to będzie okupacja, bo chcę, żeby ten fort był mocny. Świetnie. Tak, dzięki Bogu, dało się to zrobić w miarę szybko. I tutaj od razu sobie robimy nie wysokość podatku, tylko rozwój. Rozwój jest najważniejszy w tej prowincji. Grungzing, tak samo. Tutaj chyba nie zapanujemy w ogóle nad tym, nad tą prowincją, to też mnie troszeczkę martwi. Dziki możemy wyrzucić, a w tym miejscu oczywiście zrobimy tak, tak. I żadnego nowego budynku, więc zrobimy sobie to. Żeby mieć jeszcze więcej tych wszystkich bonusów. Ok, więc zostało tak naprawdę nam teraz raz, dwa. I nie wiem, gdzie jest trzecie ewentualnie zagrożenie. Ale to skoczmy sobie na spokojnie tutaj. Tu już ich oblegamy, fantastycznie. Więc tak, ta armia skacze natychmiast w to miejsce. Ta armia skacze tutaj. Góra Czerwonego Oka nie ma żadnego umocnienia, Fort Jaków też nie, więc w następnej turze przejmujemy tak naprawdę dwie osady. Słuchajcie, to sobie wyrzucimy, to wyrzucimy i to też wyrzucimy. Wstawimy sobie tutaj inne rzeczy. Eshen natomiast to ulepszymy. No i tak, dalej potrzebujemy tych obozów szefa oczywiście. Im więcej, tym lepiej. Brak kart do spaczenia. Znaczy przy zbyt dużym spaczeniu. No i jeszcze lecimy na dół, póki mamy te, słuchajcie, 10 tur ła. Zdecydowanie jest to za dużo, powiem wam szczerze. Teraz postarajmy się poelikwidować mu tych bohaterów. Porażka oczywiście. A jeszcze raz. Porażka. I tu jest jeszcze jeden bohater. 46. 3 porażki. Super. Tak, wypowiedz wojnę. Kemri wezwać nam pomoc? Nie, nie potrzebujemy. I troszeczkę bliżej podciągniemy tą drugą armię, dzięki czemu ten obóz Orona zostanie całkowicie przez nas zagarnięty. Nice. Ale i tak się nieźle broni, zobaczcie.
ma małe siły, a my mamy cztery armie i to takie już konkretne. Natomiast widać, że miażdży trepy Hunsforta. Zostały zabite niestety. I 44 tysiące bierzemy oczywiście. No i świetnie, okupacja. Dobra, jedna z głównych rzeczy, które chcieliśmy tutaj zrobić, zostało przez nas osiągnięte. Możemy sobie, słuchajcie, zwerbujmy sobie tutaj jeden oddział jeźdźców. Mamy osiągnięte. Więc tą armię byśmy sobie teraz przerzucili, moi drodzy, trochę dalej. Więc ona będzie pilnować generalnie nam gdzieś tutaj prawdopodobnie południa, więc tutaj ją sobie umieścimy. Natomiast wstawimy jeszcze jeden punkt umiejętności, bo zanim... Wiecie czemu też na przykład jest coś takiego, że mi się nie chce tutaj grać dalej za bardzo tą frakcją, bo już wiem, że i tak jestem niepokonany. To jest tylko kwestia czasu i przesuwanie pionów. Powiedzmy, przerzucenie tych dwóch armii, nawet gdzieś tutaj, na wybrzeże, a później dalej do Lustrii, to będzie, Jezus Maria, ile tur. Nie mówiąc już o tym, żeby przerzucić, powiedzmy, gdzieś tutaj na północ. Po prostu jest absolutnie, absolutnie awykonalne. Dlatego najprościej będzie zakończyć grę na pokonaniu Archaona. No i jeżeli będzie taka konieczność, po prostu jeszcze też wskopaniu tyłka temu Kolekowi, no i wyrzuceniu tych niektórych przynajmniej frakcji Imperium i zagarnięciu tych całych gór dla siebie. O, to będzie, myślę, że najsensowniejsze i wtedy będzie wilk syty i owce cała. Nie będzie można powiedzieć, że zrobiłem to, powiedzmy, po macoszemu, albo też w jakikolwiek sposób, byśmy sobie zrobili, a zamiast tego to, że w jakikolwiek sposób poszedłem po prostu na łatwiznę. Bo i tak podbiliśmy bardzo dużo i wybiliśmy zdecydowaną większość frakcji, jaka byłaby w stanie nawet nam zagrozić. Przechwycenie jeszcze Ungrima. O, jaka przykra buzia. Właśnie dlatego pakuję sobie często w tą umiejętność walki w głębokich ścieżkach. Dzięki niemu. O, hello! Nawet nie ma co walczyć z nim. W tych głębokich ścieżkach, bo powiem wam, że on za chwilkę też padnie. Masakra. O, właśnie mnie splądrowaliście i chcecie traktat pokojowy. Oczywiście, na pewno się na to zgodzimy. Już lecę, pędzę po prostu. Nie, żebym był jeszcze nadgorliwy, ale... Czego? Traktat nie agres. Nie, z nikim nie chcę traktatów, z nikim nic nie chcę. Ja wszystkim chcę wpierdzielić, więc nie ma najmniejszego sensu tak naprawdę z wami rozmawiać. O, cudowna. Frakcja zniszczona. Kolejny nasz wróg upadł, moi drodzy. Zniszczony tym razem przez naszego akurat sojusznika. Okay. No to co, wracamy. Zobaczmy. Wypadałoby właśnie stoczyć tę bitwę z Archaonem. Ten odcinek generalnie jest trochę dłuższy. I to będzie w sumie ciekawe. Bo tak, bo z tej strony Kolek dostał wpierdol. To jest najprostsze, co mógłbym powiedzieć. No to przejmijmy sobie, słuchajcie, od razu tam ostatnią prowincję należącą do Ostenmarku. Wyrzucając Ostenmark z gry. Pięknie. Kolejna frakcja imperialna nie istnieje już. I teraz jak najszybciej przejmujemy to. Nie rozdałem tego. Ok. No i tą stolicę regionu chyba. Świetnie. Grabież, okupacja. Też to sobie podbudujemy sobie nasz jakże pusty skarbiec. Zdecydowanie. Dobra, kolejne umiejętności sobie rozdamy. Co byśmy chcieli tutaj? Blizny wojenne. Większość tych bohaterów buduje tak naprawdę na tą samą modłę. Jest to jakoś jeden, powiem tak, skuteczny build.
nie ma za bardzo jakoś specjalnie finezji nad tym krążyć. I tak mamy tych punktów tak dużo, że jesteśmy w stanie zainwestować we wszystko, co nas tak naprawdę interesuje. Zwłaszcza u bohaterów. I powiem wam, że to bym chętnie zmniejszył, jeżeli byłby jakiś patch do Warhammera czy coś takiego. Ktoś by mnie zapytał na przykład, co zmienić, prawda? No to ja w pierwszej kolejności bym powiedział właśnie ilość punktów doświadczenia dla tych no, dodatkowych, powiedzmy, jednostek, które możemy wcielać do armii, czyli bohaterów. Żeby był jakiś sens, powiedzmy, w tworzeniu różnorakich, a nie, że po pewnym czasie oni tak mają wszystko. Bo tutaj nie ma najmniejszego, to wtedy sensu. Słuchajcie, zobaczcie, to nawet jesteśmy w stanie zrobić taki myk, że dojdziemy do niego i będziemy w stanie go zaatakować dwoma armiami. To jest w sumie niesamowite. Nie wiem też za bardzo, gdzie... To jest parawon, a to nie. Czy ja jestem w stanie go tam gdzieś dopaść? Czy Marienburg jestem w stanie tutaj ogarnąć? Ile jeszcze frakcji? Ile jeszcze ma Imperium? Reikland. Reikland ma 3 prowincje. Raz, dwa... Gdzie jest trzecie? Malevolent Lord. Jeszcze raz. Prawdopodobnie gdzieś tu. Okej, ale i tak idziemy tędy, bo chcemy odkryć no tą ostatnią armię chaosu. Powiem wam szczerze, że chyba sobie zwerbuję, no nie wiem, dodatkowe gobliny do po prostu... Dużo szef czarnych orków też może być, po prostu chodzi nam o dodatkowych agentów. Które będziemy mogli rozesłać, żeby stanowili dla nas taką mobilne odkrywanie terenu. No i co? I bierzemy Archaona w takim razie. Zabijamy. Nawet nie wiem, czy będą mi dwie armie do tego potrzebne, jakoś specjalnie wam powiem. Blokada armii, jeszcze raz spróbujemy. Krytyczna porażka. Oż piękne zwieńczenie po prostu twojej kariery. Idealne to było. No cóż. Tą armią, albo tą armią wrócę się i gdzieś tutaj wspomogę ich na pewno. Ten wróci do Fort Jakow i już ostatkami sił będzie starał się tam coś zrobić. O właśnie, chciałbym zobaczyć, czy piekielna otchłań kryje w sobie Skavenów. Nie! Okej, okay, co jest na górze? Znaczy strzałka. Strzałka prowadzi do trójkąta. Może być. Nic ciekawego tak naprawdę. Więc Skaven zostanie z piekielnej otchłani wyrzuceni, jest ona pusta. No dobra. Jest to zawsze dla nas jakieś wytyczne. No i mamy tutaj tą ostatnią armię chaosu, ale to słuchajcie, już myślę, że w kolejnym odcinku zagrajmy w Warhammera. Może ostatni, nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie się te układać. I mam wrażenie, że jeszcze stoczymy tutaj z dwie na pewno bitwy z Imperium, żeby po prostu doszczętnie się ich pozbyć. Nawet chyba stawię sobie tą armię, żeby szła forsownym marszem, żeby dotrzeć tutaj jak najszybciej do nich. Tak, Marienburg oczywiście potrzebujemy tutaj troszeczkę zadowolenia. I przelecę sobie teraz wszystkie moje prowincje, żeby można było to zbudować. Tak, tutaj też główny ten budynek rozwiniemy. Czy gdzieś jest, powiedzmy, zagrożenie buntem? Chyba nie. Pobudowaliśmy tyle tych obozów szefa, że naprawdę nie ma z tym najmniejszego problemu. Daj więcej pieniędzy sobie na przykład stworzymy jeszcze. O, możemy to też stworzyć. Nawet nie czytam, co odpowiada. I tutaj gdzieś się powinny właśnie te kopalnie teraz móc. Mogłyby być tworzone. Świetnie, no to co? Tutaj oczywiście obozy szefa, tak samo obozy szefa i pieniądze. Te prowincje, które jeszcze powinniśmy sobie właśnie w jakiś sposób pozgarniać. Te pieniądze. To naprawiamy. To niszczymy z kolei. Powiem wam, że to też możemy zniszczyć. Robimy tak. I kolejne świecidełka, więc będziemy mieli jeszcze więcej pieniędzy, dzięki czemu jedna z tych armii będzie za chwilę zupełnie darmowa. Znowu. Znaczy, darmowa. No nie będzie generowała już minusów. Więc co robimy teraz, moi drodzy? Atakujemy, zobaczymy jaka jest szansa. Nie wiem, czy kolejny po prostu ta sama bitwa jest jakoś ma sens, ale widzę, że będziemy musieli to stoczyć na mapie bitewnej, więc do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa.